Halo, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave, świąteczne świąteczkowanie. Merry Christmas. Merry Christmasy wam życzymy. No to jest taki specjalny, krótszy odcinek pogadankowy, żeby tylko se poświętować, pożyczyć se świętów miłych. Tak, my jesteśmy, leżymy w łóżku, jesteśmy tak objedzeni jak... Robimy chill grill. Tak, jedzenie mamy aż potąd, mamy jedzenia. I pochwalcie się w komentarzach, ile przytyliście na Wigilię. Tak, i jakie prezenty dostaliście. Dokładnie. U nas w zasadzie robiliśmy ostatnio ciasteczka świąteczne, będą tak na Instagramie zdjęcia, więc możecie wbić sobie, taka śmieszna reklama, mini reklama na odcinku. No i mam nadzieję, że wasze prezenty się wam podobały. U nas były fajne, wszyscy tak, mieli fajne prezenty, fajne nie było nietrafionych. W tym roku u nas przodowały skarpetki. Wszyscy dostawali takie wszędzie skarpetki. Tak, skarpety na skarpetach po prostu były. Pochwalcie się w komentarzach, co tam sobie dostaliście. I nie siedźcie przed komputerem, nie grajcie w gierki, można sobie te kilka dni nie grać w gry. Tylko spędzić z rodziną. No, pochillować sobie, pojeść jeszcze. No właśnie, tak, z ziomami sobie posiedzieć, poświętować. Bo te święta są tylko tak dobre, jakie sobie je zrobimy. Więc jak się bardziej świętuje, no to są bardziej świąteczne. Mi te święta się bardzo podobają. Mam nadzieję, że wam też. Czy ozdobiliście swój dom na święta? Bo my tak. Nie tylko te światełka, co są tutaj, co widzicie tutaj na tle. Jeszcze mamy cały korytarz na górze ozdobiony. Mamy cztery tak naprawdę. Choinki, cztery tak, choinki. Cztery choinki. Tak, napiszcie, ile macie choinek. Nie, to u nas jest, ile bo mamy tak. Mamy jedną dużą, mamy dwie takie średnie i jedną malutką. Jedną malutką. Tak, jeszcze jeden taki, no mamy stroiczki, jakieś tam lampeczki na korytarzu wiszą, bardzo dużo. Mamy różnych... dużo pierdółek, tak, no jak pierdółek. Dla mnie fajne jest bardzo ozdabianie. Jak najlepiej się ozdabia dużo, dużo wcześniej przed świętami. Tak. Żeby było na żeby chwilę ten klimat tego, przez długi czas był. Bo po świętach to już tak, tak. No w sensie pierwszy tydzień po świętach, no, jeszcze do Sylwestra, można, to tak. Jeszcze może być. Tak, a później to już tego nie czuć, no bo to już minęło, już było to. No i życzę wam na wzdrungolenia się na Sylwestra. Ha. Właśnie, zapomniałem o tym, no i fajnych fajerwerów, jeżeli będziecie strzelać. U nas zazwyczaj strzelamy. Były różne crazy sytuacje, że nawet ja czasami dostałem fajerwerkiem. Oczywiście nie, nawet nie boleśnie, tylko po prostu. Więc no, uważajcie tam se na siebie, ale fajne jest strzelanie. Ja bardzo zawsze lubię fajerwerki, to jest jeden z najlepszych rzeczy w Sylwestra, oprócz picia. Picia wody, YouTube oczywiście. Wody. Wody, wody. Dokładnie, wody. Bo woda jest zdrowa, z cytrynką. Tak, a my teraz sobie siedzimy i gotujemy. Gotujemy, jesteśmy w trakcie gotowania. Przyszliśmy tego na szybko zrobić. I czekamy na naszego kolegę, przyjaciela, który właśnie dotrze do nas i będziemy sobie razem świętować, oglądać świąteczne filmy. No. Świetne są plany, poglądać sobie te Kung Fu Panda i te Shreki, wszystkie świąteczne. Tak, wszystkie te święta. Świąteczne wersje bajek tych znanych, tak? I chyba jeszcze jakiś pełnometrażowy duży film obejrzymy świąteczny. Na pewno będziemy też grać, bo ja w tym roku na święta dostałam grę planszową z Harry'ego Pottera, trivię, która ma aż 1800 pytań, także zobaczymy jak bardzo znamy i jak bardzo jesteśmy fanami. Mam nadzieję, że będę najlepsza w tym, bo przeczytałam wszystkie książki nie po kilka razy. Nie będziesz najlepsza, bo oglądaliśmy ostatnio. Nie. Możecie się jeszcze pochwalić, jakie mieliście dania na Wigilię, bo każdy u nas ma inne, to mnie zawsze ciekawiło. Jest zawsze oczywiście 12 dań i my mieliśmy, ja miałem inne ponieważ i Ola w tym roku inne. Zostaliśmy zaproszeni do moich rodziców na Wigilię, ale też do rodziców Dawida i byliśmy na dwóch Wigiliach. Dokładnie. I okazało się, że na przykład u mnie jemy zupę rybną, co jest chyba bardzo niespotykane. Ciekawa bardzo jestem, czy ktoś z was, z widzów, też ma zupę rybną, a u Dawida oczywiście jest barszczyk z łóżkami, klasycznie bardziej. Ale u niego za to na przykład są grzyby smażone z bułką tartą. Taka dziwna, w sensie nie wiem z czego w ogóle to jest nie tradycja. Nie wiemy czy dziwna. Bo u nas się tak wzięło, że te tradycje na święta są ze wszystkąd, bo nasi, w sensie moi dziadkowie jeździli po całej Polsce i tak pozwozili te tradycje ze wszystkąd, więc no to możecie się pochwalić. Jakie tam i jaką danie ten, jaką potrawę najbardziej lubicie, lubicie z tych wszystkich. Bo moja ulubiona to karp. Cały rok czekam, żeby zjeść tego karpia. I później kupujemy ileś ton tych karpi, tak z 9 karpi podjeżdża po prostu. Ciężarówka podjeżdża pod dom, ciężarówka. Wysypuje karpie my na podwórko. Mamy taki basen, wyciągamy ogromny. Specjalny dla karpiowy. Rzucają nam te karpie. Nie, no tak naprawdę to nie. Ale? Ale lubimy bardzo i bardzo dużo mamy karpi. Ja to jest moja ulubiona potrawa wigilijna po prostu ever. Ja a niektórzy mówią, że im nie smakuje, bo smakuje karp mułem, także... No, mułem ten. Smuteczek. Smuteczek. Chociaż więcej karpi wtedy dla mnie. Ja lubię najbardziej grzyby. To właśnie a te grzyby w bułce z bułeczką, smażone, tak, to są dobre. Albo kapustę, kapusta też tak, jest ale dobra. Najgorsza potrawa to makiełki. Nikt nie lubi, przynajmniej jak u nas w rodzinie. Nikt nie lubi, ale zawsze się robi, bo to jest bardzo tradycyjne, że ja powinny lubię być makiełki.
makiełki. Ja lubię smak maku, ale jakoś nie mogę zawsze dużo makiełek zjeść. Za słodkie są, takie, niedobre. Nie wiem, kluski z makiem, takie zwyczajne. No i to będzie tyle, no więc mam nadzieję, że będziecie mieli fajne święta. Jeszcze raz wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tak, tak się żeby ten nowy rok był lepszy. No, żeby 2021 był lepszy. Bo ten rok był naprawdę straszny i chyba dla wszystkich. Bo jak miałby być gorszy, to już po prostu tak. Do piekła chyba, nie, chyba będzie apokalipsa w kolejnym roku. Ciekawa jaka tylko. Jeśli miało być gorzej, to już apokalipsa. Jakby to właśnie przygotujcie na zombie od razu. Więc raczej będzie lepiej. Miejmy nadzieję. No to żegnamy się. Miłych świątków i takie tam. Tak, świętujcie sobie. Dziękuję, że oglądacie. I do następnego, ziomy. Bye, bye. Bye, bye.